Porto jest wielkim centrum przemysłowym i kulturalnym w północnej części Portugalii. Jest również stolicą prowincji Douro. Pięknie położony nad rzeką. Mimo że Porto jest na północy Portugalii, to klimat przypomina najcieplejsze południowe miasta Europy. Mieszkańcy Porto są nazywani tripeiros od ich ulubionej potrawy, czyli flaków. Nie jest to ani żartobliwe, ani pogardliwe określenie. W tym określeniu zasadza się istota natury mieszkańców tego miasta. To są ludzie, którzy cieszą się życiem. Ludzie spędzają długie godziny na ulicy, rozmawiają, śmieją się. To miasto zasypia dopiero o 5, 6 rano, kiedy na ulicę wyjeżdżają pierwsze maszyny do sprzątania chodników. Porto jest miastem, które przeżywało różne okresy świetności. I każdy z tych okresów pozostawił piętno na architekturze miasta. Przepiękny album ze starymi fotografiami, rycinami i wierszami o Porto i o regionie Douro. Tutaj formą zabezpieczenia budynku, również formą jego ozdoby, jest instalacja kafelków, które tutaj nazywają się azulejos ze względu na kolory, który dominuje w tych kafelkach. Otóż kolorem Portugalii jest kolor niebieski. Nieprawdopodobne znalezisko. Sprzed 150 milionów lat wielki pień drzewny zamieniony dzisiaj w skałę sfosylizowaną, krzemienną skałę. Porto jest miastem, które składa się z mozaiki malutkich światów i warto spędzić tutaj dzień albo przynajmniej pół dnia, chodząc, zaglądając w bramy, wchodząc do starych sklepów. To jest ta stara farbiarnia skór, gdzie można oddać starą, zużytą teczkę w kolorze na przykład żółtym i odnowić ją, że wygląda jak prawie nowa. Porto jest miastem starym. Jest miastem małych uliczek, bardzo starych domów, często zrujnowanych, ale jest równocześnie miastem nowoczesności. To jest miasto wielkiego kapitału. I obok starych domów, obok starych dzielnic wyrastają piękne, nowoczesne konstrukcje. Portugalczycy są również bardzo dumni z tego, że to oni dali światu pierwsze mapy, że to oni dali światu pierwsze instrumenty nawigacji morskiej, że to dzięki łodziom, dzięki tym instrumentom, dzięki wyobraźni takich wielkich żeglarzy jak Vasco da Gama czy Henryk Navigator udało się dotrzeć do najdalszych zakątków świata i udało się tam stworzyć zręby jednego z wielkich imperiów naszych czasów. Warto pójść za tropem, który znajdujemy, który zresztą jest dosyć zwiewny. Odejść daleko od głównego traktu turystycznego. Przysiąść gdzieś na murku, napić się Porto. Ono już po południu, około 3 godziny wyjątkowo tutaj smakuje. Si quer ofrecer a señor un Porto pequeño? Si quer ofrecer? Si, a él. Oh, balcão si? Do marido. Thank you.
Ta miniaturowa kuchenka wyczarowuje cuda. Mięso, sos, warzywa, owoce, odrobina marchewki, ryba. To jest cały sekret kuchni portugalskiej. Obrigado. Nada. Si? Oj, eu vou ficar com o prato na mão. Należy na chwilę zgubić się, odłożyć mapę, odłożyć przewodnik, odłożyć GPS, zapatrzyć się na budynki, podnieść głowę wysoko. Zachęcam wszystkich do momentu zapomnienia się w portu. Istota bycia konsulem honorowym zarówno w Portugalii, jak i wszędzie na całym świecie jest taka, że jest to osoba stąd. Jest to osoba, która niesie cały bagaż kontaktów, możliwości, historii charakterystyczny dla miejsca, z którego on pochodzi. Konsul honorowy jest wybierany z pomiędzy przyzwoitych miejskich obywateli. To są często osiadłe rody, które są oszlifowane w świecie, które znają inne kultury, inne kraje, inne zwyczaje. We very much look forward to this honorary consulate to be a very active institution. Chcemy, aby konsulat honorowy był formą reprezentacji polskości, był formą reprezentacji tego, czym dzisiaj jest Polska i Polacy. I hope this honorary consulate makes his small contribution, his humble contribution to the development of the relationship between our two countries. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Jest to dolina wzdłuż rzeki, która przecina najbardziej zachodnią część Półwyspu Iberyjskiego. Douro Valley is the largest vineyard region in Portugal. It's 45,000 hectares of vineyard within 250,000 hectares of land in the old region. It's still an export. There is a lot of land which has no access by road. You go through the river and you see wonderful, incredible landscapes. Vineyard. This is a very old demarcated wine region, which was started in 1756. It's the soil. This soil is a poor land. It's mostly stone schistum that provides a low yield and difficult time to the vines, then provides us the quality that we need. The second element is the climate. There is a microclimate, which the mountains you see between port and the valley, they stop the winds with humidity from the Atlantic and provides a microclimate in the Douro Valley. And then the final thing is the grape varietals. The autochthonous grape varietals that make port and Douro wine so special. Ta dolina rzeki jest w naturalny sposób pewną przechowalnią, pewną skarbnicą dawnych kultur, dawnych przepisów, dawnych zwyczajów. Zanurzając się w Douro, zanurzamy się również w przeszłość Portugalii. Tutaj właśnie nad rzeką Douro możemy znaleźć taki niezwykły klimat czasu, który jest kompletnie zależny od trybu życia winnic. Vamos tirar o peso, que é que o disse com um Valmé. Region Douro to również kolebka wielkich portugalskich fortun. To tutaj drobni właściciele winnic scalali swoje majątki, żenili swoje dzieci w celu powiększenia obszarów winnic. To tutaj rozwijali coraz większą produkcję. To tutaj tworzyły się słynne marki, a wraz z markami tworzyły się wielkie fortuny. W
Wino Porto jest esencją portugalskości. Ten magazyn, ta dojrzewalnia Porto jest uznana za element narodowego dziedzictwa Portugalii. Jest to przypuszczalnie najstarsza tego typu składnica w Portugalii, pochodząca z połowy XVIII wieku. I w drugiej części tego składu znajduje się zapewne najstarsza butelka Porto, która pochodzi z czasów założyciela tej składnicy, markiza de Pombala. Obecność pajęczyny jest świadectwem tego, że wino dojrzewa we właściwych warunkach. Dla Polaka jest to przede wszystkim ten przedziwny świat ludzi, którzy od setek, a właściwie może i od 2000 lat zajmują się winiarstwem, zajmują się produkcją i handlem wina. Bardzo różne od tego, co znajdujemy w całej reszcie Europy. Jest to malutka kropelka innego życia na zachodnim krańcu Europy. Obrigada!